Czy moglibyśmy od razu tutaj usłyszeć coś więcej, jak będziemy, jakie zadania będą wyznaczone po reorganizacji Straży Miejskiej, jak pan widzi funkcjonowanie tej formacji w trochę zmienionych warunkach? Zaczniemy nowy rok od zmian. Już ja liczyłem na to, że jakaś zmiana nastąpi. Z moich obserwacji wynika, że tych zmian nie ma i nie ma na co liczyć. Jest czterech strażników, jest bardzo wysoka frekwencja chorobowa, co świadczy o słabej tężyźnie tej gwardii przybocznej burmistrza. W związku z tym musimy zrobić definitywną wymianę osób. Żeby można było to zrobić, musimy rozpocząć wymianę od komendanta straży i to rozpoczniemy na początku roku. Jeżeli do konkursu stanie odpowiednia osoba i ten konkurs wygra, to będziemy mieli nowego komendanta. Jeżeli nie, będzie kolejny nabór, kolejny tak długo, aż sformujemy tą jednostkę od początku. To nowy komendant będzie zobowiązany do tego, aby zrobić porządek z całą resztą. I tyle mogę odpowiedzieć na dziś.